Cześć, witam serdecznie. Z tej strony Pijany 1982 i sprawdzimy, czy jest to mit, czy też nie. Jesteśmy w Valentine, mamy 5 stopni, 7 stopni Celsjusza i sprawdzimy, czy maleją koniom jajca. Ale najpierw musimy zrobić oględziny, jak to wygląda w tej temperaturze. Czyli wygląda to tak. Jakieś takie są inne niż były. Jak było 7 stopni, teraz jest 5 stopni. No ale pojedziemy na północ w zimę. Zobaczymy, jak to wygląda. Dobra. Jesteśmy jeszcze nie na miejscu, ale w międzyczasie już tutaj się śnieg pojawia, czyli temperatura jest niższa. Jajca chyba są te same, tak mi się wydaje. Przestań machać tą kitą mi po twarzy, no. Ale to dojedziemy na zimę i zobaczymy, jeszcze wtedy przebadamy mu jądra. Dobra, jesteśmy na śniegu na północy i te jajca są takie same, czyli te jajca muszą się po prostu zmniejszać od okrągłych do takich płaskich, nie? I one są teraz mniejsze. Ale to ja wam pokażę zaraz, o co mi dokładnie chodzi, jak wjedziemy w ciepłą temperaturę. Dobra, jesteśmy na pustyni. O, no ewidentnie większe, o wpyte konia. No, to nie mit, to rzeczywiście jajca maleją. To jest bardzo fajne, ciekawe. To znaczy, nie z tego, że jaja są fajne, ale fajny jest ten efekt, nie? No patrzcie, no nawet przyłożyli uwagę do jajec. Kurczę, naprawdę. Fajowe. Dobra. No to by było tyle. Mi to balony. Na razie.